Albo to duch, albo ktoś tam jest w tych piwnicach, tam jest dużo pomieszczeń. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal TV. Dzisiaj kolejna samotna wyprawa do opuszczonej, nawiedzonej willi. Jest to, można powiedzieć, budynek już w stanie ruiny, ale dalej jest dostępny i co najważniejsze, są doniesienia aktywności paranormalnej. Najwięcej podobno dzieje się w piwnicach tego budynku. Tylko na kanale Polish Paranormal TV zobaczycie tego typu właśnie materiały, gdzie sam udaje się do naprawdę mrocznych miejsc, nawiedzonych miejsc i próbuje sprowokować aktywność paranormalną. Także jestem ciekaw dzisiejszej wyprawy. Jest to już, jak widzicie, troszeczkę poprzeczka wyżej, bo udaje się samotnie do budynku i powolutku ten poziom będzie rósł. Także dajcie mi kopa, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanał Polish Paranormal TV, to zasubskrybuj, bo według statystyk około 36% z was nie subskrybuje kanału. Także zapraszam do subskrypcji, jeżeli oglądasz, a nie wcisnąć jeszcze przycisku subskrybuj tutaj pod tym filmem. Oczywiście komentarz mile widziany. No i co? No zobaczymy, co to dzisiaj mnie czeka. Wow, jestem ciekaw, jak wygląda też jakby parter tego budynku. Podobno strasznie jest zawalony, ale ocenimy to na miejscu. No i co? No zobaczymy, co tam się dzieje w tych piwnicach. Zobaczymy, czy coś zarejestrujemy na Fluxie, na Rempodzie, na kamerach i tak dalej. No zobaczymy. Wziąłem też SB7, wziąłem też tłumik, tak? Bo chciałbym go tam użyć. No zobaczymy, zobaczymy, czy będzie taka okazja. Jestem ciekaw, czy cokolwiek tam zarejestruję. Także, no co, pozdrawiam was z tego parkingu, no i myślę, że zaraz ruszamy. A jeżeli chcielibyście zakupić gadżety związane właśnie z moim kanałem, z kanałem Polish Paranormal TV, na moim sklepie posiadam takie oto zajebiste breloki, dużo jest rodzajów tych breloków, taki lub na przykład taki związany z X-em, jak niektórzy wierni widzowie wiedzą, kiedyś nosiłem taką czapeczkę. Są też karty kolekcjonerskie, które no, są w limitowanej edycji, już niedługo druga wersja takiej karty, także ostatnie sztuki. Wiele, wiele innych takich przedmiotów. Są też kubeczki, a na wiosnę szykuję koszulki. Także zapraszam do mojego sklepu, link macie tutaj w opisie i wybierzcie gadżet dla siebie. A teraz ruszam w trasę, także do zobaczenia.
tam okna. Ale przypał narobiłem. Co strasznego. Tak tu się to wszystko zawaliło. Masakra, przejścia nie ma. Jedna wielka ruina. Chyba trzeba będzie do piwnic zejść. Tutaj nic nie zdziałam. Kompletnie. Zobaczmy tu. No. Już bardziej przyzwoicie. Jest tu kto? Jest tu kto? Dobrze, chociaż będę mieć trochę wolnych łap. W sumie nie jestem aż tak na widoku. Dobra, tylko się zorientuję, gdzie wszystko mam. Dobra. Może byśmy od fluksika zaczęli. Muszę tylko wyczuć, gdzie tu jest najbardziej coś odczuwalne. Jest tu kto? O, to pomieszczenie wydaje się takie dosyć dziwne. Zobaczmy jeszcze, czy tam tu jakieś odpowiedzi. Staram się świecić na bok. Dobrze, jeżeli ktoś tutaj jest, czas porozmawiać. Możesz odpowiadać na moje pytania. Zapalając tak i nie. Zielone to tak, czerwone to nie. Jeżeli nie miałeś z kim porozmawiać przez te lata, czas porozmawiać. Ja pytam, ty odpowiadasz. Zielone to tak, czerwone to nie. Czy porozmawiamy? Proszę. Podejdź tu, zobacz. Dwa światła, zielone to tak, czerwone to nie. Jeżeli tu jesteś, zapal odpowiedź na tak, że mnie usłyszałeś. Jesteś tu? Ktoś tu jest? Wow, szybko. Właśnie to jest będąc samemu. To jest to. Dobra, zgasiłem światła. Jestem w całkowitych ciemnościach w piwnicach tego budynku. Podejdź tu bliżej. Ciary. Dobrze. Powiedz mi, czy jesteś tutaj sam? Co to było? Co tu jest?
Skąd to kurwa było? Sprawdzę teren. Ktoś kruk zrobił. Kto tu jest? To leżało tu? Nie mogłem nawet sesji przeprowadzić długo. Chyba jakby ktoś normalnie krok, dwa kroki stawił. Albo wychodził, albo... Kogo nie widzę. Albo to duch, albo ktoś tam jest w tych piwnicach. Tam jest dużo pomieszczeń. Dlatego tak mnie to niepokoi. Ale jeszcze ponasłuchuję na spokojnie. Od razu była odpowiedź i ten krok. Gdyby to był prosty korytarz, wiecie, mało pomieszczeń to jeszcze. To bym dalej to ciągnął, ale... Nie spodziewałem się, że od razu kroki usłyszę. To jest przejebane w takich budynkach. Pokaż się! Gdzie jesteś? Nie chcę używać środków zapobiegawczych i wzywać wsparcia. Gdzie jesteś? Nie powinno cię tu być. Nie musisz się chować. Dobra, tu są te schody. Żywe dusze. Znów te szuranie. Znowu jest za te ściany. Stąd. Tu. Tu jest najgorzej. Dobra. Nie widzę nikogo. Poza dwoma dźwiękami nie rejestruję nic. Się poschizowałem tymi krokami.
Znów jak ta stęka, że i tu chodzi. Przestań. Już się mogę skupić, jak to tak napierdam. Położę go gdzie indziej. Ciekawe, czy tu podejdzie. Czyli stoisz naprzeciwko. Zobacz. Porozmawiajmy. Zielone, czerwone. Zielone to odpowiedź tak, czerwone to odpowiedź nie. Ty odpowiadasz, ja pytam. Zielone to tak, czerwone to nie. Chcę wam pokazać, że robot w innym miejscu już nie świruje. W czasie rzeczywistym. I teraz zielone się zapomniał, nie musiałem nawet pytać. Stąd słyszałem te dziwne dźwięki. Dobrze. Jest ktoś oprócz ciebie tutaj? Zielony tak, czerwony nie. Jest ktoś oprócz ciebie? Zielony tak, czerwony nie. Masz dużo energii. Sam. Jest was dużo, ok? Długo tu jesteś? Zielone tak, czerwone nie. Czy jesteś tu długo? Może jesteś tu od niedawna? Jak to jest? Tak, czerwone nie. Czy jesteś tu? Nie wiem, co pytać. Z kitu. Hej. Czy chcesz się stąd wydostać? Odpowiedz mi na to. Inni chcą zostać. Jak jest z tobą? Czy chcesz? Czy chcecie się stąd wydostać? Zielone tak, czerwone nie. Rębotnicy. Pokazuję, że się nie zrobił. Coś tam było. Energia straszna w tym pomieszczeniu. Strasznie jest w tych piwnicach. Chyba coś jebło jeszcze wcześniej. Starałem się nie wpaść w panikę. Zielone światło mam tu. Chcą się wydostać.
dźwięki mnie strasznie ryją. Tylko nie to. Gdzie ta pokrywa jebana? Rozumiem, że chcecie się wydostać, okej. To nie musicie tu być, wiecie o tym. Czy mają was jakieś niezamknięte sprawy? Jakie to sprawy? Chyba w tym pomieszczeniu jest najgorzej. No nie chcę tu zostawać, bo cały czas coś słyszę z korytarza. To strasznie mi psuje głowę. Jak mocno chcecie się wydostać? Porusz czymś. Chcecie się stąd wydostać, dobrze. Mógłbym pytać i pytać. Musicie sobie uświadomić, że jesteście w zaświatach. Rozumiecie to? To musicie sobie uświadomić. Wiecie o tym? Trzecia sesja z Kimpsem, bez kitu. Dobra, zadam jeszcze jedno pytanie. Trzecia sesja. Zakrapsy, te dźwięki nie idzie się skupić. Cały czas szukam, co się tam dzieje. Cały czas dźwięki, cały czas. Tu jak się wchodzi jest najgorzej, tu. Czy stało się tutaj coś złego, że jesteście tutaj? Powiesz mi, tak jak wcześniej, słyszę was. Co tu? Jestem bez światła. Coś widziałem przed sobą. Kurwa, jak ktoś stał.
Jeżeli nie stało się tutaj nic złego, zapal czerwone światło, przeciwne do tego, co wcześniej. Chcę wiedzieć, czy jest tutaj zło. Mam stąd wyjść? Czy mam stąd wyjść? Zielone tak, czerwone nie. Paliłem go z tuba. W tym pomieszczeniu, przy tym pomieszczeniu. Wejdę jeszcze na chwilę. I przemówić do tego przedmiotu, który trzymam w ręce. Hej, wybierz jakieś słowo, imię swoje. Coś, co ciebie opisze, kim byłeś, byłaś. Nie wiem. Nie wiesz? Ilu was jest? Podasz liczbę? Powiedziałeś, że wielu. Dziękuję za imię. Nie wiem, Daniel. Czyli może tu paru naraz odpowiada. Dziękuję, Danielu. Powiesz mi, ilu was jest? W tych piwnicach? Kopać. To było kopane. Danielu, odpowiedz mi, ilu was jest? Podaj liczbę. Co tutaj się wydarzyło? Zostało coś tobie zabrane? Lukas. Gdzie stoisz? Co tam jest? Ściana.
chcę za bardzo świecić, wiecie? Ktoś może zwrócić uwagę. Głód. Przód. Przód? Co to było? Co to było? Dajesz znaki? Latać. Nie topesz tu lata? To on daje znaki? To jego słyszę? Czy ciebie? Dominika. Znów jakieś dziwne. Na pewno cichsze, cichsze na pewno jak wcześniej. Kto mi odpowiadał tutaj? To byłeś ty? Powiem wam, że tu już tego nie słyszę, tu nic. Wszystko na początku się stało. Już to było cały czas, te kroki było słychać. Kroki, potem coś spadło. Chcecie stąd wyjść, prawda? To musicie sobie uświadomić, że jesteście ze świata i szukać innego wzorca wyjścia. Kierować się zmysłem. Nie topesz, ja pierdolę. O, Jezus. Prawie za dobrze dostałem. O, Jezus. Hej. W którym roku? Ja nie wiem. Ja jestem zielony? No nie wiem, no. Co ja na to poradzę? Stary. Co było w tych piwnicach? Co było tutaj trzymane? O, lekki stuk. Przewrócisz tą półkę dla mnie? Zrobisz dla mnie taki żart? Przewrócisz coś?
się wyjść do światła. Nie. Muszę się przejść bez kitu.